chcesz wolności do mówienia nie, oczekując od drugiego stałości w jego tak. Wolności w relacji tylko jednostronnie ograniczonej. Stałości inicjatywy przy niestałości odpowiedzi albo stałości odpowiedzi przy niestałości inicjatywy. Doskonałość pomiędzy zrodzić się jednak może tylko, tak sądzę, z doskonałości daru, który jest doskonale przyjęty. Ale czy powinienem uzależniać swoją inicjatywę od rodzaju odpowiedzi, której się usłyszeć spodziewam? Czy powinienem uzależniać doskonałość we mnie od szans na doskonałość pomiędzy? A przecież doskonałość nie ma jednego oblicza. O które więc tu i teraz powinienem przede wszystkim zabiegać? Może właśnie o to, by już tak nie zabiegać? Zamiast ciągle działać, pozwolić, by się działo. Zamiast szarpać się niczym wilk schwytany we wnyki, pozwolić, by nam te wnyki po prostu otwarto, uwalniając nas z samych siebie, byśmy siebie posiedli. Może na tej drodze właśnie odnajdziemy wolność do nie i stałość w tak, w sobie samych i w sobie pomiędzy.